Trybunał Konstytucyjny zajmie się dziś wnioskiem premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącym wyższości prawa unijnego nad krajowym. Liczący blisko 130 stron wniosek premiera Mateusza Morawieckiego został przygotowany po marcowym orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym stwierdzono, że kolejne nowelizacje ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa mogą naruszać prawo unijne. Premier zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją trzech przepisów Traktatu o Unii Europejskiej. Zarzuty sprowadzają się między innymi do pytania o zgodność z konstytucją, zasady pierwszeństwa prawa unijnego oraz zasady lojalnej współpracy Unii i państw członkowskich. Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał wniosek premiera Mateusza Morawieckiego 13 lipca tego roku w składzie 5 sędziów. Wtedy po 4 godzinach rozprawy ogłoszono przerwę. Z kolei 2 dni później poinformowano, że sprawa została przekazana do pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego.